I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. The unit he commands, XOF, was Cypher's strike force. But he's since split from Zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface. Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Jak widzicie, troszeczkę zmieniła się osoba siedząca w śmigłowcu, a to dlatego, że poza nagraniem wybrałem się na taką drobną przechadzkę po Afganistanie. Właśnie jako ta tutaj osoba, nie pamiętam jak ona się nazywała, muszę sobie sprawdzić. Ona miała jakiś kryptonim. To jest osoba właśnie z Combat Unit, ponieważ wszystkich, którzy tam są, w ogóle jak widzicie, zrobiłem sobie mocną żonglerkę, jeśli chodzi o ludzi w mojej bazie. Czytaj, prawie wszystkich, którzy byli poniżej C, znaczy nie wszystkich, którzy byli poniżej C, a nawet chyba poniżej oceny A. No, tylko A chyba same zostawiłem, wszystkich wyrzuciłem. Bo już potrzebuję coraz lepszych ludzi, żeby mieć ich, wiecie, już coraz lepsze gadżety sobie tworzyć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czekaj, bo która to będzie? To będzie... Będzie któryś z tych dostępnych. To jest chyba jedyna kobieta, jaką miałem na razie w bazie, tak mi się wydaje. Gdzie ona jest? Gdzieś tu... O! A jednak ona jest tutaj. Okej, okay, Emerald Hound, to jest ona. Nią teraz sobie pochodziłem. O, to w ogóle widzę, lepsza jest w medycznym, a nie w kombacie. No to trzeba będzie ją tam przydzielić. Chyba, że mogę już teraz autosortem ją przydzielić. No, chyba tak, chyba tam poleciała. Ale okej. Okay. No to tak, w takim bądź razie. W ogóle tutaj patrzcie, o, tutaj. To zdjęcie to jest zdjęcie, które dostałem od tego. Od tego ziomka. Chyba to jest to zdjęcie, które dostałem od ziomka z bazy. Tutaj, o, jakieś fajne takie fotki. Tutaj jak żeśmy Huey'a znaleźli przed tym kompleksem Metal Gear'a. O, tu w ogóle ten kadr, jak mówiłem, że zajebisty kadr. I akurat fotka w tym miejscu. Nice. Ocelot z początku. My też z początku. My tutaj Big Boss. Co mamy z tej strony? Jakieś osiołki. To jakieś zwierzę fultonowane. Kilku ludzi. Tak patrzę na to i niby to są ludzie z naszej załogi. No tutaj na przykład Millera zabierają. Ale chyba Millera. Ale powiem wam, że nie zdziwiłbym się, gdyby to zdjęcie, to tutaj, to tu, nie wiem czy ogarniecie, ale to gdzie jest więcej tych żołnierzy. To zdjęcie i to zdjęcie, te dwa i to jedno. Nie zdziwiłbym się, gdyby to byli twórcy gry. Dwa się tak ustawieni na jakimś green screenie albo coś. Tu w ogóle, jak widzicie, wyprodukowałem sobie nowy kurabin stunujący. Niestety nie ma on tłumika, co trochę boli, ale nad tym da się jeszcze popracować, tak mi się wydaje. Muszę aż sprawdzić, czy... Bo i z tego, co kojarzę, poza nagraniem, coś tam sobie wrzuciłem do tej... do researchu. Tylko muszę właśnie sprawdzić, co to było. To jest tak zajebista rzecz, ale ja tak zajebiście późno pewnie tego gościa zgarnę, że to jest po prostu masakryczne. A jakby jeszcze ten tłumik szedł w górę, albo nie, jakby miał na przykład, nie wiem, jest może gdzieś tutaj osobna ta, na przykład w gadżetach? Ramię, uniform, narzędzia. O, jest tu gdzieś może kategoria na tłumik, albo coś? Nie, chyba nie ma. A szkoda, bo by się przydał.
Bo tu mówiłem cały czas na tym jakby pierwszym poziomie i potem jest tylko pierwszy poziom, albo ten poziom maksymalny, nieskończony. To jest wszystko. O, tu bym mógł baterię sobie podnieść. Czemu by nie? Kamuflaż. Aha, ale dopiero mogę na albo jak więcej użyć tego w trakcie misji. No, spoko. Tutaj mam jakieś leki, ale leków... Znaczy jak na razie nie widzę ten... Nie pociąga mnie w ogóle wykorzystywanie tego, ale kto wie, może prędzej czy później będę chciał to zrobić. Okej, tutaj ulepszenie. Z takiego. Tutaj place the weapons, to tego tutaj na pewno nie będzie. Co? Tarcza, bronie rzucane i tak dalej. No nie, no nie ma. A szkoda, bo kurde, no sami żeście widzieli, w ogóle to jestem ciekaw, o co z tym chodzi, ale nie mam na razie funduszy, żeby to w ogóle zrobić. No nie, nawet mi opis niewiele mówi, co to może robić. Ale to jest strasznie, strasznie to się, no bo sami widzicie, nie? No patrzcie, tu. Tłumik na pierwszym poziomie. Tłumik na pierwszym poziomie, tłumik na pierwszym poziomie, tłumik na pierwszym poziomie, tłumik na poziomie trzecim, czytaj, nieskończony. I tutaj też tłumik na trzecim poziomie. Gdzie to jest, to ma jeszcze trochę penetracji większe, nie? A tu mi się wydaje, że jest jeszcze dalej upgrade i będzie... Albo będzie... Co się na to tak, na pewno to jeden z tych będzie na zabijanie, ale drugi mi się wydaje też będzie miał możliwość tego, żeby... Żeby te naboje usypiające był, penetrowały armor. Dobra, właśnie miałem sprawdzić sobie ten assault rifle. Na ten, co mam tam wykreowany. On tu gdzieś na dole powinien być. A już walnąłem sobie jakieś ulepszenie, dobra. Ale to jest co? To jest, widzę... Z lunetą. Tutaj też luneta. Ha, dobra, no tak, jak to się zrobi za 5 minut, to będę mógł wtedy ogarnąć sobie to. Czy tutaj sprawdzić, czy jest tutaj tłumik. A, i snajperkę też sobie sprawdziłem. I uwaga, inwestowałem cały czas w tę snajperkę. Okazało się, że ta snajperka nie ma w ogóle tłumika. Dopiero tutaj jest snajperka z tłumikiem. Rozumiecie to? Tyle forsy inwestuje w tą konkretną snajperkę, gdzie tą czego mam wyekwipowaną, a tu dopiero jest pokazana snajperka z tłumikiem. No przecież to jest jakiś żart. Po co tu jest w ogóle możliwość usypiania, jak dalej nie ma możliwości, żeby rozwinąć to jako tłumik? Ja myślałem, że tu będzie, wiecie, taki najbardziej dopakowany, czytaj, wszystko, co, to co tu jest na żółto, plus jeszcze tłumik, a tu co? Nie, nie ma tego, wal się! Nie będziesz miał możliwości dawania tłumika do tej broni. Tu sobie musisz rozwinąć kompletnie inną snajperkę. Przecież to podchodzi pod kpinę jaką. Jakąś. O, pięknie, powoli ludzie wskakują. Dobra, czy mogę helikopter jeszcze rozwinąć? W ogóle właśnie, sorry bardzo, jeśli w poprzednich odcinkach audio i być może nawet w tym, bo nie jestem pewien jak to będzie brzmiało, było jakieś takiej gorszej jakości. Miałem problem z mikrofonem i stety bądź niestety musiałem się przerzucić na dyktafon, którego mikrofon no delikatnie mówiąc jest troszeczkę słaby. Przez co właśnie było takie, a nie inne audio. Mnie to osobiście irytowało, bo nie wiedziałem, znaczy nie wiedziałem, nie miałem możliwości jak tego poprawić. No ale mówi się, trudno żyje się dalej, trzeba było jakoś te odcinki nagrać. Mam nadzieję, że ten, że to audio będzie trochę lepsze. Dobra, co ja tam miałem sprawdzić? A, miałem sprawdzić ludzi w tym brygu. Zanim pójdziemy jeszcze na misję, bo to jest oczywiście główna rzecz. Zobaczmy, kogo tu mamy. A plus do developu i do supportu. Tutaj A plus do developu, tu do Intela. A to ma tylko B, a to... A tego nawet nie mogę wywalić, dopóki go nie przekonamy. Szkoda. No dobra, na razie z tych wszystkich, co tu są, no to tylko ten jeden jest do autu. No i tu jest Quiet. No, ale właśnie, to jest najlepsze, bo Quiet powinna dojść. Stać się naszym kolejnym buddym. Tym naszym pomocnikiem. Albo w następnej misji po tej, albo za dwie misje. Dlatego bardzo chcę też się ogarnąć w tym i chcę to sprogresować, więc bez zbędnego przedłużania wysłuchajmy tego, co ma nam do powiedzenia prawdopodobnie Miller, bo głównie to on jak na razie nam dawał odprawy.
a potem zabierzemy się za tę misję. Boss, this contract comes out of Angola. That's right, Central Africa, where Emirates claimed they were working on a weapon to surpass Metal Gear. There's been a massive oil spill from Mafinda oil field. It's flowing into the river and contaminating the water supply. An environmental NGO has asked us to stop the spill by destroying the facility. Environmental activism isn't exactly our line of work, but it's not that simple either. The group operating the oil facility and causing the spill is the rebel group UNITA. And word has it that UNITA is getting supplied with US military weapons. That sounds to me like Cypher's pulling their strings. Boss, it's time to give Cypher a little surprise. Ja jestem za. Okej, sprawdźmy tę misję. No, w praktyce mam wszystko, co chcę, poza oczywiście tą jedną różnicą, mianowicie taką, że koleżankę wymienimy sobie na naszego głównego bohatera, czyli na Snake'a. No i dobra. Tutaj wszystko jest ok. Jak tam deployment wygląda? No zasobów, znaczy zasobów paliwa mam trochę mało. Więc nie wiem, czy sobie nie odpuścić tej jednej rzeczy, która tego wymaga. Czy mam Common Metal 2000? Nie? A nie, dobra, nie, bo żebym sobie też jedno do bazy na upgrade'a sobie walnąłem. Tego mam dużo, tego mam dużo. Dobra, czyli paliwo. No, tamten metal to tak pół biedy, bo to tylko 10 sztuk, ale paliwo. Paliwo jest głównym tutaj prowodyrem do całości. Dobra, co mi tutaj wymaga paliwa? A to wymaga paliwa. Kurde, no ale... Nie, dobra. No to trudno się mówi. To będę 20 sztuk paliwa, czy tam jednostek paliwa. Będę miał mniej. Dobra. O, jest jak najszybciej czas tylko możliwy. Czy ja chcę jakiś pojazd brać? To jest dobre pytanie. No, na pewno nie będę brał ani czołgu, żadnego z tych trzech ostatnich. Patrz, jakie kolorki nałożyłem, nie? Na czołg. Fajne, nie? Ale tak, na pewno nie będę brał czołgu. Kurde, boli mnie tylko fakt, że ja nie mogę wrzucać na pakę ludzi. Pomyślcie, ile ja mogę ludzi za 10 tysięcy, czyli za wysłanie po prostu całej tej ciężarówki do bazy, ile ja mogę ludzi wsadzić na pakę tej ciężarówki. A gra mi nie chce umożliwić wsadzanie tam ludzi. Bo to na przykład wydaje chyba 5 tysięcy i wysyłam, mogę maksymalnie wysłać 4. Tutaj... No tu w sumie to samo. To... Przed chwilą sprawdzałem, a to... No a patrzcie, a to jest jeszcze większe! No ile ja mogę wpakować tutaj po prostu tych? Ile tu mogę wpakować normalnie osób, ale nie chcę mi po prostu gra tego umożliwić. Też jakbym chciał tutaj kogoś wpakować, to musiałbym wieżę na jakieś wzniesienie wejść i tam wrzucić kogoś. No, trochę to tak... Nie pasuje, no ale dobra, jak mamy z czymś iść, no to wziąłbym sobie to. Tylko właśnie, kurde, to, czy może koń? Bo inaczej, sprawdźmy... Aha, nie, bo to mnie... A dobra, no tak, że ja nie miałem w ogóle możliwości wyboru miejsca, czy to mnie gdzieś wyrzuci. A dobra, YOLO. Bez pojazdu. Sprawdźmy, co takiego nam... szykuje gra, gdzie mnie wyrzuci. Bo staśmy zrozumiałem tylko, że jest jakiś wyciek ropy i my mamy ten wyciek powstrzymać, niszcząc pompę ropy albo całą placówkę, która zarządza tym. Czyli prawdopodobnie w główny zbiornik ropy podłożymy sobie bombę, wysadzimy ją i cała reszta pójdzie w drobiazgi. Epizod 13, Pitch Dark. I niestety nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć. Pitch nie wiem, bo dark to będzie mrok albo ciemność. Ej, bardzo ładny kadr na śmigłowiec. Came from intel. The target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not
to mention the villages downstream have no drinking water. No, z takim wyciekiem, no chyba faktycznie ciężko znaleźć wodę zdatną do picia. The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mafinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group UNITA moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. UNITA's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them US military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, Cyphers. Keeping tabs on UNITA could tell us who's pulling its strings. No dobra. Czyli krótko mówiąc, mamy powstrzymać wyciek. O, akurat się coś wydewelopowało. Nawet nie wiem, nie jestem pewien co. O! A, jeszcze taka dobra kascenka widzę. Zajebiście. Pietaki. Ej, sporo zieleni. Dobra, gdzie my wylądowaliśmy? Mapę proszę. A, na samym końcu. Okej, ale nie mam tutaj nic więcej, ale szczerze, ja bym tam się przeszedł po tej wiosce. Jakiś zwiat ogarnął, może jakichś lepszych ludzi bym zgarnął. No. Soldiers have become dogs of war, sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason, no banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in. It's just the latest example. You have arrived at your destination. It's digitalis. It's toxic, but it can also be used as... You've arrived at Masa Village. It's been turned into a supply hub for UNITA. Meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. The map has been updated. Chyba gość idzie sprawdzić, bo mnie przyuważył, ale... W sumie, no to nie tak źle. Tak się mógł chyba pozbyć. Co jest? Fuck me! No myślałem, że uda mi się uniknąć tego trybu refleks, no. Gdzie jest głowa? Jezus, w ostatniej chwili chyba to zrobiłem. Dobra, bierzemy chyba, bo ma ocenę A. Chyba do combat teamu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Jezu, jak było bliziutko, żeby dać się wykryć już na starcie. Już tam stety, niestety idzie... Szlak trafi o punkty za nieużycie trybu refleks, no ale ja tam wolę nie zostać wykrytym, niżeli... mieć tryb refleks, a być wykrytym. W sumie nie wiem, czy to jest możliwe. Zostać wykrytym, ale tryb refleks mieć włączony. W sensie nieużyty. Wydaje mi się, że raczej nie jest to możliwe, ale kto wie. Ale jak to wygląda z tobą, kolego? A plus! To typ jest bardzo warty wzięcia. Nice! Nie, nie, no to był fuks. To był czysty fuks. Szczerze myślałem, że wymierzyłem idealnie, ale klasycznie goście dostanie po prostu w kask, nie? Ale na szczęście nie. Okej, to już mnie nie interesuje. Ej, co? Czy ja dobrze widzę? Czy tam są dzieci? Dzieci są abducted and trained to be soldiers. They're only taught to fight.
Then one day they grow up and teach the next generation the same way. With a gun in his hands, a kid is as dangerous as any adult. Only they don't know a thing about right and wrong. Boss, do not hurt any child soldiers. If you do, the mission is over. Stary, ja nie mam absolutnie... Czekaj, dobra, nie podmieniam tej broni na szczęście. Nie mam żadnego zamiaru... Nie mam w moich zamiarach krzywdzić żadnego dziecka. Wow, ale jak trzeba być zdesperowanym, żeby dzieci porywać i przymusowo do armii wcielać? Rozumiem, że dorosłych można wcielić przymusowo do wojska. Okej. Ale żeby wcielić dziecko... To już trzeba być chyba zdesperowanym. Kurde, sporo ich tam jest. Dobra, zobaczmy... Nie. Nie tą bronią, bo ta broń tłumika nie ma. Dobra. Jest zdjęty. No, zatrzymaj się któryś. Kurde, minimalnie. No. No nie wierzę, jak już go wybudził, jak jeden się obudził, to drugi zasnął. Mam jeden pocisk, przeładuj. Dobrze. Nie no, bez jaj. Super, i tu mi właśnie wysiadł. Dobra, to musi trafić. No niestety nie trafiło. Dobra, zrzut tłumika, proszę. Czemu morale są niskie? Oczywiście. Nie, no nie wierzę. Ja pierdzielę. Dobra, sprawdzić typa. Dobra, mam pen, ale trudno, muszę go zabrać, bo inaczej nie niestety tego. To jest ten drobny minus właśnie, kiedy zostanę wykryty. O Chryste, przecież walę mu prosto w łeb. Ale gumowymi pociskami. A plus plus! Bardzo dobry koleś. Co jest? Myślałem, że jakiś ciężki typ, ale nie, po prostu walił w tamtego. Pięknie. O, elo. Dobra, sprawdźmy tych pozostałych. Dobra, przeładować bronię, to najważniejsze. W sumie ja chyba zawsze dostaję więcej amunicji niż mogę mieć jakby przy sobie. Że wróć, w sensie dostaję idealnie tyle amunicji, ile mogę mieć. Tylko materiałów. Ten jest badany. Ma B, że ten zostaje. Ten. Też zostaje. Ten? Ten też. Ciekawe, czy zgadam chociaż jednego z tych, co mieli A. No i dobra, nie będzie niestety żadnego dodatkowych punktów za brak combat alarmu, no ale... Trudno. Dobra, on sobie już tam tutaj poleży. Dobra, szybki check. Wypada mi 20 minut, no 25.
Okej, jest tutaj trochę rzeczy do wzięcia. Coś tutaj? A, gdzieś tu jest kontener. No dobra. A czego kontener? Bo to jest dość ważne. Ja się jedę w dobrą stronę? No powiedzmy. Trochę w tym kierunku muszę odbić. O, jest kontener. O, biologiczny chyba materiały. Mhm. No to zabieramy. Ja też, kurde, muszę uważać, żeby właśnie nie przeginać z tymi na misjach. O, tu jeszcze więcej biologicznych materiałów. Oczywiście te już są przetworzone, więc... bardziej mi na rękę z tym. Dobra, przejęta wioska i tak dalej. O, African Peach, tego jeszcze nie zebraliśmy. Dobra, myślę, że na spokojnie w kolejnym odcinku dokończymy tę misję. W tym póki co skupię się chyba na zbadaniu do końca tej wioski, czyli zebraniu zasobów i tak dalej. Spróbujmy zgarnąć te brzoskwinie. O, w ogóle też taka ciekawostka. Wiem, że jeśli ma się dobrą więź z Quiet... That's African Peach. The shape of its petals gives it the nickname the pincushion. It's used in local traditional medicine as a pain reliever and tranquilizer. O, warto wiedzieć. Jeśli ma się dużą, znaczy dobrą, nie dużą, no wysoką więź z Quiet, tak jak ja na przykład mam teraz z piesełem, albo przynajmniej podobną, to wtedy, jeśli wrócimy podczas deszczu do bazy, to jakaś dodatkowa scenka ma się odpalić. Aczkolwiek ja nie wiem jaka, wiem tylko, że ma się jakaś scenka odpalić. No, bierz mi tę karotkę. Dobra, tu jeszcze ta nowa roślina. Dobra, to akurat zaznaczenie jej było trochę zbędne. Chociaż nie powiem, że niepomocne. Dobra, karot jeszcze. A to, prawie że obok mnie. Dobra, też tak, oni też tak nie będą wiecznie sobie siedzieli, nie? To jest też ten problem. Dobra, i tu są jeszcze jakieś materiały. To zbadajmy je. Obrobimy tę wioskę ze wszystkiego, co będę mówił. No, plus... O, bardzo ładnie. Już się zwróciło wzięcie tego stunującego karabinu. Trochę lepszych znaczy... To nie, minor... Nie, bo to jest minor metal. Czyli jakby jakiś materiał mineralny? Może? No ale tak czy siak, no jest to trochę lepszy metal, nie? Bo zdobywam go dwa razy mniej. A tego samego preszy z metalu to zdobywam 10 razy mniej. Bo przetworzony preszy z materiał... Albo premium material, bo tak też można równie dobrze nazwać. Tego zdobywam tylko 10 sztuk przetworzonych, a setkę w kontenerze. No, setkę albo 150. Najwięcej co zebrałem to było chyba 150 właśnie. No, good to know. Ale pewnie tylko kroki, ale niekoniecznie... Wiecie, takie wiecie... Wiecie, takie zwykłe kroki, ale niekoniecznie mój jak będę biegł w stronę przeciwnika, no to tego raczej też nie zamaskuję. Ale to jest też zawsze do przetestowania. Dobra, tutaj kolejne. Biologiczne materiały i trochę lepszego metalu. Tutaj już... A kurde, już nie mówię, że pusta, nie? I cyk. I zwrócił się ten kontener właśnie dzięki temu diamentowi. Bardzo ładnie. No i gdzieś tu jeszcze jest jeden kontener. No, podejrzewam, że chyba na tym statku. Pytanie, jak ja mam tam wejść? Czy w ogóle się da? No, ale podejrzewam, że raczej tak. Co to było? Okej, chyba mi się przywidziało, ale miałem wrażenie, że ktoś próbuje... że taki odbłysk lunety był przez chwilę. A nie, dobra, to dobra, nie, jednak nie, błyskawica po prostu była.
Dobra. Co my tu mamy? Okay, jakby co, to jest jakaś baza wypadowa? Co zrobili z tego statku? Tam bardziej powinien powiedzieć z tego wraku. Bo ten statek raczej już sobie nie popływa. Dowódcy być może? Okej, jednak nie ma na statku tego kontenera. Kurde, gdzie on może być, no? A dobra, totalnie nie z tej strony. Czyli może gdzieś na dziobie go wypatrzę. Wejdziesz? Nie bardzo. Gdzie ten kontener, no? Gdzieś w tej okolicy musi być. Kurde, też problem jest taki, że akurat nagrywam z samego rana i słońce wali mi prosto w ekran. Więc ja mogę nawet mieć go przed oczami, ten kontener, ale go po prostu nie widzę. Przez to światło, nie? Nie będę tutaj przecież wszędzie z lornetką chodził, no bo to się trochę mi jest celem. Dobra, no to jeszcze... A bo nie, bo tego mam w sumie dużo. A tu są jeszcze jakieś materiały. To i tu jeszcze jakieś pominąłem, o kurde. Czekaj, to się cofnijmy po nie. Co to jest? Chyba zwykły metal. No, 200 sztuk. Czy tam 200 jednostek? Dalej nie wiem w sumie jak to interpretować, nie? Dobra, tu jeszcze mamy jakieś materiały? W sumie oznaczę sobie je tak od razu. Tu. Tu. I tu. No i dobra, lecimy po kolei. Najpierw tam. Ja wiem, że mógłbym sobie to zostawić na takie moje frywolne chodzenie po mapie. Ale jak mogę to zrobić w trakcie misji, już z wami, chociaż pewnie też wam część tego będę wycinał, no to czemu by tego nie zrobić? A nuż ktoś nie będzie wiedział, gdzie co jest, bo może nie mieć na ten moment tak rozwiniętego Intelu. Wiem, sam nie wierzę w to, co mówię, ale może. Okay, kolejna medyczna roślinka. A, to Wormwood chyba. Gdzieś to obok przed chwilą znaleziony. Mam nadzieję, że nie widzicie tej myszki tam troszeczkę w lewym rogu. Bo niestety właśnie mi to troszeczkę... Mnie to boli, bo właśnie brakuje mi miejsca na kabla, a jeszcze mi hub na USB-ki nie dotarł do tego. Nie przyjechał i to jest taki problem, że muszę sobie tak grać taką żonglerką. I aktualnie mam teraz myszkę odpiętą, nie? Tutaj kolejny diament, mały, ale za to ale teraz tym bardziej zwróciła się kasa. I tutaj właśnie ta roślinka. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Ciekawie tego, czy te diamenty też się respawnują. W sensie, czy jest takie coś, że jak ja zbiorę ten diament, to za, nie wiem, za 20 minut gry. Ale tak jak to z projekty się robią, nie? Czyli robi się projekt 18 minut, to ja go ogarnę w... To ja 20 minut gram. Znaczy za te 20 minut te... Wszystkie te się zespawnią z powrotem, czy nie bardzo? Dobra. Najpierw tutaj. Plus tutaj jeszcze coś sobie... Jest. O, jest taki sobie pojazd. Kurde, ale jeszcze tego mam chyba trochę. No to sobie odpuszczę. O, ale działek nigdy dość. A dlaczego? Bo kiedy działek będę miał za dużo, to wydaje 5000, żeby jedno takie działko zgarnąć do bazy. A mogę je sprzedać za 2,5 raza tyle. Bo mogę, bo ja, o, a bo to. Tu wydaje 5000, a za sprzedaż jestem 4000 na plusie. Tutaj roślinka. Wormwood. Dobra, gdzie jest jakieś wejście do tego budynku? Aha, mogę tak po prostu wejść przez drzwi. Brawo ja.
Jakaś kaseta chyba. Gdzieś w pobliżu. O, proszę. I kolejny diament! O, jeszcze trochę paliwa. Okej, i to... Czekaj... Nie wiem, to jest radio, myślę, że to jest jakaś teczka z blueprintem. Bo też blueprint mogę jakiś zgarnąć w tej misji. Dobra, ale patrzcie, nie chcę zabierać tego autka, ale mogę je wykorzystać, żeby podjechać bliżej tamtego miejsca. I z wielką chęcią bym to zrobił. Dobra. No właśnie, to jest ten jeden wielki problem jeżdżenia pojazdami w tej grze. Wszędzie są posterunki. O, a plus do base development. Development. Almost, almost. No, really? Nice. Ten ma tylko beton, sobie tutaj postoi. Znaczy postoi, pośpi właściwie. O, pięknie. Ty, że ten go nie zauważył, to jest nasz w szoku. O, ten ma A, to go warto wziąć. Nice. A ten? A ten ma A+, to go tym bardziej warto zabrać. Okej, okay, czyli tylko tamten jeden gość zostaje. No, a jako, że tu zostaje, no to... tego raczej potrzebować też nie będzie. Górę, górę, górę. Bo tylko też właśnie muszę uważać z tymi wydatkami, nie? Bo... warto by było mieć... na plusie cały hajs. Żeby nie było jak za tą misję właśnie z Huawei'em, że byłem prawie 40 tysięcy na minus. Okej, okay, ta amunicja. W sumie tyle. Dobra, to jeszcze weźmiemy sobie te działko. Ej, nie! Muszę uważnie patrzeć, kogo pod to podpinam. Dobra, nieważne. Oj, pięknie. African Peach zaraz obok. A co to jeszcze jest? A, ta. Czarna marchew. Spoko. Co jest? Czemu tamto jest oznaczone? Aha, bo nie zgarnę tych roślinek. No ale dobra, roślinki to tam sobie mogą... to akurat postać. Why not? O, co my tu mamy? O, jakieś kozy. Coś nowego. Wiem? Teraz na pewno. O, pięknie, dwa hedy. Zobaczmy, ile te kozy są warte. Czy to będzie 500, czy za nie już będzie trochę więcej? Extraction arrived in the base. Nie, dobra, czyli za nie widzę jest dokładnie tyle samo. However you look at it, Sainer's far from squeaky clean. Hmm. No ustawili się, nie ma co. No i dobra, tu mnie już w praktyce czeka prosta ścieżka do tego. No to my się spotkamy gdzieś w tym miejscu. Jak może uda mi się przejąć posterunek. Ja póki co żegnam się z wami i... dam sobie tak lepiej, żeby czas mi nie leciał. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
z Metal Gear Solid, w którym zakończymy tę misję, a być może i nawet rozpoczniemy kolejną, dzień w której Quiet dołączy do nas. Ale to dopiero, nie uprzedzając faktów, to w kolejnym dopiero odcinku. Ode mnie to tyle, do usłyszenia. Cześć.